Julian, ale co się takiego wydarzyło ważnego, że ty od razu od rana łapiesz za telefon? No proszę, wyjaśnij mi to. Ale mamo, czy ja ciebie przeszkadzam tym telefonem? Mam coś bardzo ważnego do ustalenia. Steve, dobra, czyli ty uważasz, że dzisiaj pani Diva prowadzi normalną lekcję, a ja uważam, że absolutnie nie, jeszcze w życiu się chyba nie zdarzyło. No to co? Zakład? A co? Nie, no... A zresztą w sumie będzie super śmiesznie, bo przecież ja nie przegram. Czy ty kiedyś widziałeś, żeby ona zrobiła normalną lekcję polskiego? Ha, no dobra, widzimy się. Od razu idę do Hani do pokoju, ale będą jaja. A ona w życiu normalnej lekcji nie przeprowadzi. Julian, schodzisz już? Posmarowałam ci chleb do szkoły. Dalej by się spóźnisz. No dobra, ale w razie czego, gdybym przegrał, no to przecież muszę coś mieć. No, w końcu to zakład, rzecz święta, ale co? Którą koszulkę? Tą? Ej, co robisz? Nie wolno tu wchodzić do Hani do pokoju, gdy jej nie ma. Nic, dlaczego ty tu podglądasz? No, obiecaj, że niczego nie widziałaś, okej? Że Julian pożycza ciuchy Hani? Tylko po co? Nic nie rozumiem. Chciałabym już być wystarczająco duża, żeby móc też ubierać jej rzeczy. Ale co w końcu mam wziąć? Koszulkę, sukienkę? Obydwie są obrzydliwe. No, na coś się muszę zdecydować. Julian, przecież czekam na ciebie całą wieczność. Co ty tam robiłeś do góry? Proszę, zabieraj chleb i do szkoły. No przecież spóźnisz się na pewno. Co się tego ciągasz? Juliana, powiedz, dlaczego masz taką dużą torbę ze sobą? Dużą torbę, no bo dzisiaj mam bardzo ważne rzeczy dzisiaj do zrobienia. Będziemy majsterkować w szkole, także musiałem to wszystko ze sobą zabrać. Bardzo ważne. Nie twoja sprawa, co tam jest. Do zobaczenia później, pa! Mamo, a czy to jest możliwe, żebym miała dwie siostry? Hania i że Julian też jest siostrą? Słucham? Z siostrą? Wiesz co? Zupełnie. Wydaje mi się, że to niemożliwe. Masz brata i siostrę. Możesz mi wierzyć. No i jeśli Julian czyś by wycofał się z zakładu, to na pewno on dzisiaj będzie musiał się przebrać. Steve, dlaczego masz ze sobą taką ogromną torbę? Co się stało? Właściwie to rodzice wyrzucili mnie z domu i postanowiłam się spakować i przeprowadzić do ciebie. Co ty na to? Co? Twoi rodzice wyrzucili cię z domu? Serio? Ale nie możesz się przecież do mnie przeprowadzić, Steve. No co ty, żartowałem. Potem zaczynam się przekonać, po co mi ta duża torba. Hej wszystkim! O, mam nadzieję, że nie przegram tego za zakładu, bo przecież to będzie największa porażka mojego życia. Hej, Julian, są gotowy? Czy może powinienem powiedzieć Julia? Co, ty naprawdę myślisz, że to ja dzisiaj przegram zakład? Czy ty widziałeś kiedyś panią Divę prowadzącą lekcję polskiego? Nie, to ja wygram ten zakład i ty będziesz chodził w babskich ciuchach. Julian, dlaczego masz ze sobą sportową torbę? Przecież nie mamy dzisiaj WF-u. Czy mamy? Nie no, co ty, nie mamy WF-u. Zresztą ja, o wszystkim przekonasz się później. Zobaczysz, będą jaja. O, przepraszam bardzo dzieci, przepraszam, miałam bardzo ważną rozmowę z dyrektorem. Och. No ciekawy jestem, czy dzisiaj będzie normalna lekcja, czy nie? O, ale będzie, przecież jeszcze nigdy nie poprowadziła normalnej lekcji. Dzisiaj też się nie zdarzy, pewnie jakiś salon piękności tu będzie, albo co? Ach, dzieci, bardzo was przepraszam za to spóźnienie, karygodne z mojej strony oczywiście. Tak, dzisiaj będziemy musieli zrobić coś innego niż zwykle. Poprowadzimy normalną lekcję polskiego, przykro mi. Co? I jak to? O, jak to normalną lekcję akurat dzisiaj? Ja mam takiego pecha, o nie. Myślałam, że w tym kufrze to przyniosła jakieś pomadki, lusterka czy co tam. A co ona tam w takim razie ma? O, dzieciaki, mam tutaj wszystkie książki. Dzisiaj po prostu nie byłam pewna, czy to wszystko doniosę. Ach, musimy się troszeczkę pouczyć, wydaje mi się. Tak, najwyższy czas. No dobrze, no to zacznijmy od abecadła. To już chyba wszyscy umiecie, prawda? A, B... Haha, abecadło! No to chyba Julian wpadł! Ha! O nie, no pani Divo, dlaczego akurat dzisiaj? Przecież myślałam, że będziemy się malować, czy co? Ach, Julian, wiem, jak uwielbiacie moje lekcje, ale nie musisz się obawiać abecadła, to bardzo proste, zresztą przyda się w życiu. Ha, tak... Pani Divo, czy ja mogę iść do toalety? W końcu przegrałem ten zakład, no muszę zachować się honorowo, no i przebrać się, jak obiecałem. O nie! Dlaczego akurat dzisiaj wpadła na to, żeby robić normalną lekcję? No co za pech, no naprawdę będę musiał się przebrać. Ale co jest z Julianem? Gdzie on znowu poszedł? Wziął torbę? Czy on naprawdę myśli, że mamy tę lekcję WF-u teraz? Julian, czekamy na ciebie, nasza piękna koleżanko. No dobra, dawaj Julian, nie będzie aż tak strasznie, no przecież dasz radę, no tylko to na chwilę tylko to ubiorę. No i co mam teraz ubrać? Przecież nie to skunię, zostaje sukienka, no. Hej, no to wróciłem, zupełnie nie zwracajcie na mnie uwagi, zupełnie nic się nie zmieniło, wszystko w porządku, najlepsze. Julian, jak ty wyglądasz? Co się stało? Dlaczego przebrałeś się za dziewczynę? Ja? Ja wyglądam zupełnie jak zawsze, może trochę ładniej. No, proszę nie zwracać uwagi. Naprawdę Julian... Pani Divo, nie chciałabym przeszkadzać, ale przyszedłem tylko zerknąć, czy lekcja się toczy w porządku. Proszę nie przerywać. O nie no, jeszcze pan dyrektor na to wszystko, przecież to jest jakiś koszmar. Julian, co pani znowu zrobiła z tym chłopcem? No jak tak można? Julian, to ty? Ale panie dyrektorze, ja zupełnie nie wiem, o co tutaj chodzi, to nie jest moja sprawka. Julian wyszedł z lekcji i przyszedł tak przebrany, ja nie miałam z tym nic wspólnego. Prawda Julian? Ale Ale pani Divo, ja przecież wyraźnie powiedziałem, jaki mam stosunek do udzielania rad dzieciom w tym, jak mają dbać o swoją urodę. Ale proszę pana, to nie była zupełnie moja ingerencja. Ja nic nie powiedziałam, nic nie zrobiłam. I sama jestem zaskoczona. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, no to szybko spadam do łazienki i przebrać. Julian, no co ty, przecież nie będziesz chyba tak szybko uciekał, przecież pięknie wyglądasz. Gdybym nie był zakochany w Lidze, no to powiem ci, że nawet miałbyś u mnie szansę i wyglądasz naprawdę wyśmienicie. No Steve, no zostaw mnie w spokoju, przestań już się ze mnie naśmiewać, już wystarczy, że przegrałem zakład, no.